just me, or is this thing actually getting bigger? Once unleashed, the serpent will increase in size and mass until it is large enough to feast on the earth itself. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 złoczyńców wielkości planet. What is this? Illusion. Come now, Peter. I know this isn't what you want. Unicron! Unicron, answer me! Przyjrzymy się absurdalnie dużym fikcyjnym antagonistom i uszeregujemy ich według tego, jacy są interesujący i kultowi. Uwzględniamy istoty, których wielkości i sojusze zmieniały się w czasie. Kto jest waszym ulubionym złoczyńcą z listy? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Living Tribunal. Living Tribunal to jeden z najbardziej złożonych i widocznych w kosmosie gigantów. Rozpoznacie go po złotym ciele i wielu twarzach. Utrzymuje multiwers w nienaruszonym stanie, więc często ściera się z bohaterami. Powiedział nawet doktorowi Strange'owi, że kiedyś zniszczy Ziemię. Your world is now my world. It all worlds. A ma moce i rozmiary, by to zrobić. Trudno dokładnie ustalić, jaki jest duży, ale góruje nad bohaterami i trzyma w dłoniach model planety. Ale nie martwcie się, prawdopodobnie nie będzie robił wam problemów. Chyba, że zadzieracie z multiversum. Numer 9. Tytani Omega. Czterech ogromnych tytanów z zadaniem utrzymania na skraju rzeczywistości bariery zwanej ścianą źródłową. Behold the source wall. Behind it is the single greatest secret of the universe. Dokonali tego, sadząc na różnych światach nasiona i konsumując planety, na których wyrosły największe drzewa. Widząc tytana mądrości pochłaniającego ojczyznę Brainiaka, bohaterowie i złoczyńcy znaleźli sposób, by ich powstrzymać. Rozumiemy, że wykonywali swoją pracę, ale z powodu ich misji zagrożonych było wiele niewinnych istnień. Ich los się odmienił, kiedy zostali oszukani i obrócili się przeciwko sobie. Numer 8. Hunger. Hunger ujawnił swój przerażający cel po zjawieniu się w komiksach. Lubi konsumować rzeczywistość. It's a living tempest that consumes matter and energy. They send entire branched realities here that are devoured in an instant. We're in a shark tank. Leviath is the shark. Początkowo był odizolowany poza światem naszych ulubionych bohaterów i złoczyńców. Dzięki kamieniom nieskończoności i Galaktusowi mógł dotrzeć do głównego wszechświata, by zacząć karmić się rzeczywistością. Utrzymanie wszechświata w nienaruszonym stanie wymagało ogromnego wysiłku ze strony złoczyńców, takich jak Thanos. Niestety, pozostał tu jego niewielki fragment i Thanos musiał nagiąć zasady czasu, by go powstrzymać. No. There's no time at all. Numer 7. Tyrant. Kiedy Galactus był młodą istotą, zbudował czującą maszynę i nadał jej złowieszcze imię Tyrant. Początkowo był to masywny złoczyńca, który kontrolował technologię za pomocą umysłu i żywił się energią planetarną. Ale kiedy stał się zbyt dużym problemem, musiał walczyć o życie z Galactusem. No me, mortal. No Galactus. Bitwa Tytanów zniszczyła wiele planet. Pod koniec starcia Galactus zredukował wroga do 3 metrów. To tylko zachęciło Tyranta do powrotu i kradzieży energii od superbohaterów, by wznowić swoje złe plany. Jest dużym problemem bez względu na rozmiar. Numer 6. In-Betweener. Ta istota została stworzona, by pomóc utrzymać równowagę we wszechświecie. Stała się jednak zbyt ambitna i próbowała manipulować kosmicznymi zdarzeniami. Może zagrozić każdemu planowi, korzystając z szerokiej gamy nieziemskich mocy. Umie zmienić rozmiar, by spojrzeć ogromnym złoczyńcom w twarz, ale lubi też używać kamienia duszy. Saul holds a special place among the Infinity Stones. You might say it has a certain wisdom. Jego związek z tym kamieniem zachęcił Thanosa do złożenia mu kosmicznej wizyty, kiedy pracował nad pewną rękawicą. Where is the soul stone? You should know. It extracts a terrible price.
Inbetweener starł się ze wszystkimi, od Galactusa po Doktora Strange'a. Jak na istotę, która miała pomagać w utrzymywaniu porządku, ma niezłą historię wzniecania chaosu. Numer 5. Miasto Ranks. Roger, proceed immediately to the planet Ranks. A huge manhunter force is presently attacking the planet. Ranks? That abandoned place? Zielona Latarnia ma wielu wrogów, a jednym z największych i najdziwniejszych jest miasto Ranks. Ta pokręcona metropolia chciała zemścić się na bohaterach za usunięcie jej z kosmicznej mapy, gdy została opanowana przez przestępczość. Ranks mógł umieścić swoją świadomość w formie podobnej do Kaiju, ale nie przestawał rosnąć. Stał się wystarczająco duży, by zagrozić kluczowej planecie Zielonej Latarni, znanej jako Mogo. Until a new hour can be constructed. Mogo has been kind enough to serve as our temporary base. Na szczęście zieloni bohaterowie pokonali Ranksa od środka. Jednak po bitwie na Mogo sprzymierzył się z korpusem Żółtej Latarni, więc jeszcze o nim usłyszymy. Hey, whoever you are, you called us here from across the galaxy. It couldn't have been just to crush us to death. Don't do this. Numer 4. Jormungand. That would be the Midgard Serpent. The end of all things. Wiecie, że istnieją światy, w których jedno z dzieci Lokiego jest gigantycznym wężem? Pozwólcie, że przedstawimy wam Jormunganda. Według legend ten masywny wąż jest tak duży, że mógłby owinąć swoim ciałem całą Ziemię. Potrafi tworzyć iluzje, manipulować pogodą i jest pełen śmiertelnego jadu. Mało? Proroctwo, że Thor go zabije, wzbudziło w gigantycznym wężu głęboką nienawiść do Boga Gromu. I am the only one who can defeat the Midgard Serpent, at the cost of my own life. Ogromna siła i umiejętności węża uczyniły go jednym z najmocniejszych wrogów Asgardu. Możliwe, że jest większym zagrożeniem niż jego ojciec Loki. You've done the impossible. Serpent's threat has ended. Numer 3. Ego, żyjąca planeta. Naukowiec Igros został zmuszony do udziału w kosmicznym eksperymencie i zmienił się w Ego, żyjącą planetę. And I continued building from there, layer by layer, the very planet you walk on now. Wow. Zyskał zdolność przekształcania swojej formy i wiele niebezpiecznych mocy psychicznych. Ta ogromna istota wykorzystała swoją nową formę i zdolności do podboju innych światów. I implanted thousands of extensions of myself on thousands of worlds. I need to fulfill life's one true purpose. To grow and spread, covering all that exists. Może tworzyć swoje ludzkie formy, ale aby go powstrzymać, trzeba zaatakować jego mózg. Od Thora po Strażników Galaktyki. Wszyscy wiedzą, że powstrzymanie tej planety to niełatwa sprawa. Ego pokonał bohaterów, a nawet swojego równie dużego brata, Alter Ego. Może Igros nie chciał być planetą, ale pokazał, że wie, jak władać swoimi przerażającymi mocami. I wanted to do this together. That I suppose you'll have to learn by spending the next thousand years as a battery. Numer 2. Unicron. Who said that? I am Unicron. W historii Unicrona było przez lata wiele zmian. Trudno powiedzieć dokładnie, skąd się wziął, ale na pewno ta niegodziwa istota jest jedną z najbardziej masywnych w całej serii o robotach. Na nim nawet wysokie transformersy jak Galvatron wyglądają jak pchły. Ten złoczyńca nie ma problemu z niszczeniem księżyców i planet swoją czystą mocą. This thing, this monster planet just ripped the first moon to shreds, and it's heading this way. Pozostawiony sam sobie, mógł unicestwić całe galaktyki. To cud, że Autoboty i inni bohaterowie ciągle znajdują sposoby, by go powstrzymać. What a time. I considered sparing the wretched little planet Cybertron. Now you shall witness its dismemberment. No! Każdego tygodnia publikujemy nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Galactus. Behold, the devourer of worlds. Tremble at the might of Galactus.
Przed wielkim wybuchem odkrywca Galan połączył się z istotą zwaną świadomością wszechświata. Tak powstał Galactus. Głód tej nowej, ogromnej istoty zaspokoić mogło jedynie wchłonięcie energii życiowej pobliskiej planety. Ten świat był jednym z wielu zniszczonych, tylko po to, by Galactus mógł żyć. Sama jego postura wystarczyłaby, by był niezapomniany, ale słynie też z zatrudniania heroldów do wybierania planet przekąsek. I sent you here to draw out the one Earthling I deem worthy of being my new herald. Od debiutu w latach 60. Galactus pojawił się w wielu komiksach, serialach, a nawet w filmie live action. Jego potrzeba żywienia się planetami i wybieranie heroldów zrobiły z niego bardzo popularnego, interesującego i potężnego antagonistę. Galactus hungers. To the cosmos, my herald. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.